Witajcie w kolejnym odcinku Blog Makijaż, którym razem z moją przepiękną Adrianną zaprezentujemy Wam look inspirowany festiwalami. Look, który będziecie mogli wykorzystać całkowicie w makijażu codziennym. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i parę smaczków wyjmiecie ode mnie. Przeglądałem setki profili z makijażami festiwalowymi. Bardzo często charakteryzowały się tym, że cera wyglądała na bardzo, bardzo rozświetloną i promienistą. Ale to, co mi się podobało w tym roku, to jest lekka tonacja różu na naszej skórze i tego będziemy się trzymać. Ja zacznę od bazy, bazy nawilżającej, ale z wyjątkowym wykończeniem. Baza, która daje taką lekko różowo-brzoskwiniową poświatę. Aplikujemy ją na całą twarz, niezależnie od tego, jaką cerę macie. Jak dobrze wiecie, jestem maniakiem baz. Ostatnio zaprezentowałem Wam wszystkie możliwe w marce Smashbox, natomiast tą, którą dzisiaj prezentuję, nie widzieliście. Jest to baza Crystallize, wersja wyjątkowa, bo właśnie dająca tą przepiękną różową poświatę. Na tak przygotowaną i świetlistą skórę nałożymy podkład. Oczywiście ja użyję podkładu niezmiennie Studio Skin, ze względu na jego właściwości nawilżające. Delikatnie zniwelujemy efekt zasinienia pod oczami, ale niewielką ilość korektora. Ja używam korektor Studio Skin. Jest to korektor wodoodporny o przedłużonej trwałości, więc na festiwale, jak również do użytku codziennego, idealny. Przejdę teraz do rzeczy, którą kocham, uwielbiam i dobrze o tym wiecie, czyli rozświetlanie, konturowanie, róż, wszystko razem i użyję do tego najnowszej palety, gdzie mamy konturowanie i rozświetlanie w jednym secie. Pokażę Wam, jak to szybko zrobić. Zacznijmy sobie najpierw od konturowania. Użyję cieplejszego brązu, który nałożę delikatnie pod kością policzkową, wyciągając go ku górze. Przejdziemy delikatnie na skronie. I to samo powtórzymy z drugiej strony. Teraz podkreślimy policzek kolorem, dodamy troszeczkę różu i tutaj macie dwie opcje. Jeżeli chcecie uzyskać efekt pop, bardziej intensywny, nakładacie najpierw róż, a później rozświetlacz. Natomiast jeżeli chcecie subtelniejsze, takie jak ja lubię i tak zrobię, nałożymy najpierw rozświetlacz i później róż. Zaczniemy sobie od tego jaśniejszego i będziemy go aplikować delikatnie nad kością policzkową. Odbijemy teraz rozświetlenie jeszcze delikatnym beżem i ten beż będę nakładał centralnie na kości. Delikatnie skronie, oczywiście możemy aplikować go na nos i nad ustami. I na sam koniec zaakcentujemy sam policzek. Ja użyję koralowy pigment, uśmiechamy się delikatnie, dzięki. Gdy już mamy tak przygotowaną, piękną, świetlistą skórę, możemy zaakcentować teraz oko. I jeżeli obserwowaliście makijaże na festiwalu Coachella, wiecie, że makijaż w tym roku był świetlisty, delikatny i też taki u mnie będzie, ale w odcieniach różu. Nałożę na całą powiekę i delikatnie wyblenduję. Ten sam ruch wykonamy na dolnej powiece, nałożymy niewielką ilość cienia w kremie i delikatnie wyblendujemy. To nam otworzy oko i podkreśli dodatkowo przepiękny kolor tęczówki. Aby rozświetlić jeszcze bardziej spojrzenie, w kąciku wewnętrznym nałożę złoty kremowy cień i delikatnie wyblenduję. Na tak przygotowane oko delikatnie nakładamy maskarę. No, może nie delikatnie. Na sam koniec podkreślimy sobie usta błyszczykiem w bardzo soczystym odcieniu. Ja już swój makijaż skończyłem. Adrianna, ty siebie cały czas oglądasz w lustrze tutaj, więc co o tym sądzisz? Ja bardzo lubię taki glow i taki świeży make-up. Nie zawsze używam kolory, natomiast w tym wydaniu bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie się też podobało Wam i że śmiało wykorzystacie takie odcienie, takie kolory w codziennym makijażu. A, oczywiście zapomniałem o jednej rzeczy. Happy birthday to you, Sephora.